Kryzys klimatyczny to jedno z największych wyzwań współczesnego architekta. Obszary o największych wartościach przyrodniczych położone najwyżej ekosystemy jako pierwsze doświadczały jego skutków. W tych wyjątkowych miejscach stoją opuszczone, porzucone pozostałości po czasach gwałtownego rozwoju infrastruktury sportów zimowych. Te brzydkie, a może tylko zaniedbane obiekty pokazują, jak ogromna jest skala marnotrawstwa. W Alpach opuszczonych ośrodków narciarskich jest obecnie kilkaset. Zagadnienie od lat monitoruje kilka organizacji alpejskich. Ich badania zostały wykorzystane jako podstawa do analiz architektoniczno-urbanistycznych katalogu opuszczonych obiektów narciarskich. Zbiór danych i ich analiza stały się podstawą do strategii działań dla badanych obiektów. Jest to system indykatorów badających i wskazujących zmiany klimatu, rozpostartych od wschodniego do zachodniego krańca Włoch. Naturalne bioindykatory, porosty, wykorzystywane od lat przez naukowców, zlokalizowane na opuszczonych strukturach, zmienną barwą, wskazują ocieplenie w kolejnych piętrach roślinności alpejskiej. Szczegółowe rozwiązanie koncepcji dla opuszczonych ośrodków narciarskich zaprezentuję na konkretnym przykładzie. Projekt rozgrywa się w trzech skalach. System powiązany ze sobą sposobów życia, im wyżej, tym bardziej niezależnie i bliżej natury. W obliczu kryzysu klimatycznego należy znaleźć nowy sposób działania ośrodków narciarskich. Pierwotnie niewielkie osady parsterskie znów skurczą się. Powiązanie miejscowości z ośrodkami naukowymi w Turynie, przekształcenie hoteli i apartamentów na zakwaterowanie dla naukowców i mieszkańców miast poszukujących miejsc do pracy zdalnej w naturze pozwoli pomału zmniejszać obszar zabudowy, lecz nie zatrzyma całkiem tego procesu. Część druga to przekształcenie pośredniej stacji kolei linowej inspirowane włoską Borgatą, strukturą typową dla Alp Zachodnich, samowystarczalnym przysiłkiem skupionym wokół szkoły. Część trzecia. Adaptacja głównej stacji kolei linowej na Centrum Badawcze i Schron. Oryginalny projekt z lat 50. autorstwa turyńskiego architekta Carlo Molino okazał się zbyt trudny do realizacji w tamtych czasach. Zamiast futurystycznej formy powstała tylko prostopadłościenna kostka oraz prowadzący do niej tunel. Strategia dla opuszczonych ośrodków narciarskich składa się z trzech części. Dwie z nich pozostaną niezmienne, niezależne od upływu czasu. Pierwsza część krajoznawczo-dydaktyczna to udostępnienie obiektu turystom oraz system informowania i badania zmian klimatu, instalacja instrumentów pomiarowych oraz obserwacja pojawiających się na elewacji porostów. Część druga, schron, w nowo powstałej kubaturze nad budowę zlokalizowana jest funkcja górskiego schronu. Funkcja ta była potrzebna od momentu pierwszych wypraw górskich i wydaje się niezbędna i za 100 lat. Część trzecia, zmienna, adaptacja samego wnętrza opuszczonej struktury. Dla wszystkich analizowanych obiektów określiłam propozycję ich nowej funkcji, lecz najważniejszą cechą jest odwracalność adaptacji i możliwość przekształcenia do innych potrzeb lub całkowita z nich rezygnacja. Centrum Badawcze w górnej stacji kolei linowej Furgen wykorzystuje jej wyjątkowe położenie. Obiektów na wysokości ponad 3000 m nad poziomem morza jest w Europie niewiele i tylko jeden z nich to obiekt badawczy. Struktura projektu oparta jest na istniejącej kubaturze oraz zachowanej konstrukcji. Dodano stalową, techniczną klatkę schodową z materiału odpornego na upływ czasu, wnętrza drewniane, izolowane wełną owczą, skonstruowane z niewielkich elementów, łatwych w transporcie. Na samej górze nowa nadbudowa, ochronne zadaszenie o lekkiej konstrukcji szkieletowej, pokryte jest stalową powłoką maksymalnie chroniącą obiekt w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Forma kształtowana w oparciu o wyjątkowe otoczenie obiektu, poszukiwania sposobu na wtopienie się w krajobraz, zniwelowanie obcej, prostopadłościennej formy. Wskazówki i inspiracje wzięte z topografii terenu, charakterystyczny kształt grani Furgen, z geologii, warstwą słupka krystalicznego, z którego zbudowana jest grań, wiatru i warunków atmosferycznych, którym była poddaje się, chroniąc jednocześnie użytkownika przed wiatrem i śniegiem. Obiekt na wysokości 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza musi być w pełni samowystarczalny. Wzorując się na doświadczeniach projektu Sustain Huts oraz budowanych obecnie wysokogórskich schroniskach, wprowadziłem następujące rozwiązania proekologiczne. Panele fotowoltaiczne na nowej kubaturze oraz na tunelu, aby ich powierzchnia była wystarczająco duża.
ciepło użytkowników, oświetlenia, gotowania, urządzeń elektrycznych będzie akumulowane i rozprowadzane trzonem szachtem pomiędzy kondygnacjami. Energia wiatrowa w turbinach w nadbudowie. Odzysk wody z opadów atmosferycznych. Dwie strefy ciepła ogrzewana na stały pobyt ludzi oraz komunikacja wraz ze schronem bez własnego źródła ciepła. Trzon centralny ogrzewa jednak schron, prowadząc do niego ciepło zakumulowane w dolnej części budynku, tworząc charakterystyczny dla górskich chat zapiecek, swojskie ciepłe miejsce do spania. Wszystkie funkcje zaprojektowane minimalistycznie. Znajduje się tu tylko to, co niezbędne. Schron to miejsce do spania, woda ze zbiornika retencyjnego i odzyskane ciepło. Centrum badawcze to przestrzenie do wspólnych posiłków, sanitariaty, sypialnie, laboratorium, biblioteka, miejsce pracy i niezbędne pomieszczenia techniczne na najniższej kondygnacji. Chciałabym sobie wyobrazić, co mogłoby stać się z budynkiem za 100 lat. Prawdopodobnie zostaną z niego dwie pierwsze części, dojście za pomocą tunelu i schron, biwak. Myślę, że i za 100 lat będziemy poszukiwać schronienia w przyrodzie. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za obejrzenie przygotowanej przeze mnie prezentacji. Nazywam się Barbara Połączyńska i jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Praca, którą zgłosiłam na konkurs, to mój dyplom magisterski, który powstał pod kierunkiem pani Justyny Zdunek-Wielgołaskiej na specjalności dziedzictwo architektoniczne. Tematyka opuszczonych ośrodków narciarskich interesuje mnie, odkąd spędziłam kilka miesięcy w Turynie, badając to zjawisko. Napisałam też krótki artykuł o historii opuszczonych ośrodków narciarskich w Alpach do kwartalnika architektonicznego Rzut. Zachęcam do przeczytania wszystkie osoby, które ten temat bardziej interesuje. Dziękuję za możliwość prezentowania mojej pracy, ponieważ uważam, że sama rozmowa na temat kryzysu klimatycznego i roli architekta względem tego kryzysu jest niezwykle istotna i być może przybliża nas do wprowadzania większej ilości rozwiązań proekologicznych.